to ja Bartek, za mną 28 kwiecień życia. To najgorszy kwiecień życia, po głosie to nawet słychać chyba. Znowu ja, frajer i mój plan nie wypał. Się przyzwyczaj, co nie zrobisz, wyjdzie raczej lipa. Nie wiem kto rozdaje karty, ziomal ty, ale na moje to w rękawie sobie asy schował i stoi przy stole mówiąc, że będzie mi asystował. A nawet z jego pomocą czuję się jak Antygona. Piszę to, bo mam taką potrzebę. Piszę, chociaż się zda to na niewiele. Z końcem kwietnia już nie czekam na niedzielę, które jednak ciężko jest pogodzić z brakiem ciebie. To koniec jest z obieraniem ciuchów z sierści. Czaisz? Prędzej się wilk na mikrofonie w głowie zmieści, niż kmieciu po chacie za kotem będzie latał jak pojeba. Jednak tak było, ale przyszedł kwiecień i koniec. Skrajnie zmęczony, kiedy z łóżka rano wstaję. Miałem takie wielkie plany, kwiecień, koniec z planowaniem. Każda z tych rzeczy to dla ciebie bzdura pewnie, a jednak każda z tych rzeczy dziś ma tu znaczenie. Nie ma tutaj ciebie i na nic to tłumaczenie. Ale jak myślisz, że jest mi lekko, uwierz, kurwa nie jest. Tak myślisz, co? Jednak nie znasz mnie wcale. Wolałbym być bezpłodnym raperem niż płodzić te żale. Kwiecień 2K19, podsumuję go, był straszny. To co rządzi naszym życiem to chyba tylko przypadki. Skończone wszystko, skończona płyta przy okazji. I chociaż jej sukces widzę tu oczami wyobraźni, wyrok jest brutalny, redefinicja znaczeń. Już nie przypinaj mi metki z napisem raper. Obietnice bez pokrycia pękuje jak klisza.